Dobry wieczór Państwu, Aleksandra Zarzycka-Kośla. Czas na szczegóły prognozy pogody. Przed nami przyjemna, spokojna i ciepła noc. Do 19 stopni zanotujemy w Warszawie i we Wrocławiu. Tutaj niewielkie przelotne opady deszczu, natomiast burze wystąpią w okolicach Katowic i Krakowa. Pozostałe regiony ze spokojną, pogodną aurą, szczególnie na północy, gdzie spodziewamy się bezchmurnego nieba. Sprawdźmy prognozę pogody dla Europy. Na południu maksymalnie do 37 stopni w Atenach, na Półwyspie Iberyjskim pojawią się przelotne burze, intensywne opady deszczu i tam do 32 stopni w Madrycie. Pogodna, słoneczna aura panować będzie w Skandynawii, temperatura wzrośnie do nawet 29 stopni w Sztokholmie i tam słonecznie i pogodnie. Sprawdźmy prognozę pogody dla naszego kraju. W Polsce w przeważającej części wystąpią wyładowania atmosferyczne. Towarzyszące im opady deszczu będą intensywne na Pomorzu i tu najchłodniej od 23 do 27 stopni. Natomiast niewielkie opady deszczu wystąpią na południu i tu przelotne burze do 31 stopni na Podkarpaciu. 32 najwyższe wartości zanotujemy w Warszawie i tutaj już bez opadów, bez burz, bezchmurne niebo na Podlasiu i w Wielkopolsce. Sprawdźmy kolejne dni. W sobotę na północy i w centrum pogodniej słonecznie, na południu wciąż utrzymywać się będą wyładowania atmosferyczne i tam do 32 stopni na Dolnym Śląsku. W niedzielę temperatura wzrośnie do nawet 34 stopni i tyle na południowym zachodzie. W tym regionie spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, a także wyładowań atmosferycznych. Pozostałe regiony ze spokojną, upalną aurą. W poniedziałek ta temperatura wyraźnie spadnie w całym kraju. Spodziewamy się dość sporej amplitudy, 19 stopni na Pomorzu, 22 w centrum i na południu. Jedynie na Podlasiu spodziewamy się niewielkich burz i tam do 21 stopni. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.